moje największe marzenie, jakie rozumiesz teraz, co one teraz robią. Ja pierwszego konia kupiłem sobie, miałem 17 lat, gdzie nie miałem żadnego gospodarstwa. Ale moje marzenie było mieć stadninę koni, dużo koni. Jeździć, całe życie jeździłem, od maleńkości, tak jak można powiedzieć, od takiego. To było po prostu całkowite samouctwo. Mistrzostwa Polski amatorów. I dalej nie poszedłem, ale metr 30 jeździłem takie towarzyskie zawody. Bo ja pochodzę z Kalisza, ale na obrzeżach Kalisza. Tam były takie małe gospodarstwa, gdzie w każdym gospodarstwie był konik. A że człowiek był związany z tymi, mówię, konikami, ojciec tam trochę pomagał w gospodarstwach, tam u sąsiadów. Trochę zajmowałem się hodowlą, z 5 matek było. Kryliśmy najlepszymi ogierami na świecie, no Kujdamem bezpośrednio, Robin Z, Estquate Canoe. Canoe to do dzisiaj stoi w rekreacji, chodzi koń, bo Estquate Canoe. Marcin wygrywał z Ludwiczakiem w pewnym momencie, jak kupiłem takiego konia z tego spódnika Vesaro, no to Marcin metr 40 na nim jeździł. Był mój koń, to ja na nim mistrzostwa właśnie wygrałem. Marcin tutaj tak rozkręcił rekreację. To, co ja robiłem z nim, biegałem na sznurku, on miał ze 2 latka, to pas woltyżerski specjalnie kupiłem, on się trzymał za ten pas. Ja biegałem i on kazał mi przeszkody ustawić. A miał 4 lata, jak już sam galopował. Nie profesjonalnie, tylko tak rozumiem, że bardziej do... Hobbystycznie, o wygrane, ścigania, takie było bardziej, to takie wszystko spontanicznie. Dawaj, jedź, wygrasz, no nie? Kompletnie. No tak było dla zabawy bardziej niż... No i później jak... Pan... Ale wygrywał dużo, jeszcze dużo konkursów, wygrywał tych metr 20 i ktoś go tam dopatrzył, że... Zostałem powołany do kadry i tak skończyła się tak trochę powoli ta dzika jazda. Zaczęły się Mistrzostwa Europy, co mnie bardzo cieszy, bo to jest jak dotąd mój chyba największy sukces. Dużo bardzo dobrych ludzi było. Naprawdę, no bo przecież myśmy pojechali i Austria, i te zawody, które no praktycznie co 2 tygodnie byliśmy na zawodach, no a to trzeba przyznać, że to nie były małe pieniądze. Te zawody, kurde, już wpadliśmy w taki rytm, że nieraz nie ma kasy, jak tu jechać, no nie ma kasy. No mówię, no Szymon, no jedziesz na zawody, trudno, musisz wygrać. Pojechaliśmy do Antka Chłopowskiego, mieliśmy 100 w kieszeni, no nie? No. Mówię, no Szymon, musisz tak jechać, że musisz coś nagrać, bo my nie mieliśmy zapłacić, no nie? Pach, kilka konkursików ujanych, no nie? Już zostało na dereczki jeszcze, rozumiesz, to jeszcze derki kupił, a zawody zapłacone. Wtedy tak właśnie taka dzika jazda była. Tak wyjeżdżaliśmy na zawody, no nie? Takie były też, że jak zacząłem już tam, wiesz, pozorzy mówią, że do ile tam, co 2 tygodnie na zawody, no to tysiak, no nie? A później zabieraliśmy 3 konie, 4 konie, no to się robiło 2-2,5 tysiąca na każdych zawodach, no nie? To jeszcze skromniutko musieliśmy żyć, w busie, spanie, no nie? To jak cyganie, chociaż to akurat lubię. Wielkim zaskoczeniem było, że to akurat mnie wybrali na Mistrzostwa Europy, bo z nienacka się pojawiłem i rok czasu i pojechałem na Mistrzostwa Europy. I masę konkursów tych B20 naprawdę wygrywał praktycznie te małe rundy. Wtedy właśnie zaczęły się zgrupowania przed Mistrzostwami Europy, te poważne treningi. Później rozmyślania, jaki tu trener też, żeby to tatę trochę wspomógł. Wolno, wszystko wolno. To Dalkę tu muszę powiedzieć, że zrobił ogromną robotę, gdzie myśmy się później od tego Dalkę, ten później jak już przyszedł, to już było tyle mądrzejszy, że już mi mówił, tata to nie tak, tu, no nie? Tata to tu, spokojnie, to już było odwrotne. Ja tylko byłem już do drąku. Pana, kupujemy sobie.
zaczęła powstawać w 2000 roku. Budowla trwała dość długo, bo to wszystko sam robiłem. Sam, to żeby tak dobrze to zrozumieć. Bo nikt w niczym palca nie przyłożył, to moja ręka wybudowała wszystko. Muszę przyznać, że on miał źle. To była masakra na łukach. Bo tam było wszystko śmiechy, nieprofesjonalne, wszystko po prostu było źle wyuczone od samego początku. No czekaj, nie jak? Czekaj, nie tak! Ona, to już jest nauka jego. Każdy wygrywa mistrzostwa z przewagą 600 punktów karnego. Wszyscy kibicują. Wszyscy potrafią się zrzucić na wszystko. Tam mamy tu takich wiernych kibiców i Hubert Urbański, który właśnie powierzył mi wcześniej, Milej i Nicolet. Naprawdę tacy w gronie, co tu z nami są, to naprawdę to jest takie i rodzinnie, i mówię, jest tu parę osób, których zaangażowanych. Wszystko ją słucha. Zwierzęta, tak? Tak. Wszystkie. No i mama. Też. To fakt. Zwierzęta plus mama. Pies, kot, królik. Wszystko musi robić to samo. Koza była. Ale... Wszystkie koza to po praktycznie 1,20 m skakała. Króliki po metr. Ona jeździ, przejmuje po mnie. Kupiłam konika 3 miesiące temu i ja nie skaczę, więc dałam go trening mojej siostrze Ani. Wojtek zjawił się. Za rok po śmierci tej klaczy Nicolet, na której jeździłem, miałem taki kryzys, że no nie miałem na czym jeździć. Zadzwonił Mirek, żebyśmy się nie spotkali, nie porozmawiali właśnie na temat koni, które miałby jeździć Szymon. Przyjechałem tutaj do Mirka, krótka rozmowa, ustalone wszystko, konie przyszły. Nie powiem, bo też się zastanawiałem, mówię, kurczę, młody zawodnik, jeździł co prawda już jakieś konkursy, ale to na pewno no i młody wiek, doświadczenie też jeszcze, no trzeba powiedzieć wprost, nie było duże. Ale uważam, że zaskoczyło to od razu. Konie pracują, są do dzisiaj. Mirek tutaj pilotuje wszystko. Teraz myślę, że przyszedł czas na to, żeby pomyśleć nad jakimś trenerem. Też wspólnie z Mirkiem to zawsze ustalam. Najcenniejsza rzecz pod słońcem to jestem wolnym człowiekiem, naprawdę mogę sobie robić, nie stać mnie na coś, to nie, najwyżej nie pojadę, ale mogę sobie odłożyć i pojechać, jeżeli kogoś nawet na to nie zamówię. Ja inwestuję naprawdę teraz wszystkie pieniądze, naprawdę, ja je
z grosza na grosz, nawet mówię, jak mówiłem, pożyczę mnie do Szymona, mówię, ale to wspólna decyzja jest, że chcesz boksy, no to jak mnie nie stać, żeby przyspieszyć, bo my możemy to budować dłużej, albo dorzucisz się i będzie szybciej. No, na zasadzie takiej, to nie ma to, że buduję za kredyty czy coś, nigdy w życiu nie wziąłem złotówki, no, nie z banku.